Premier Mateusz Morawiecki ponownie wraca do swojego pomysłu odejścia od stawki WIBOR i zastąpienia jej stawką Polonia. Przedstawia też szeroki program pomocy kredytobiorcom. O szczegółach mówił dziś po posiedzeniu rządu. To są wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe, czyli 4 razy do roku, w roku 2022 i 2023 można będzie na swoje życzenie, na swoje żądanie nie zapłacić raty i nie będzie ta rata obciążona odsetkami. Będzie sam kapitał musiał być spłacony później, ale w tym konkretnym czasie, bardzo trudnym, będą to realne wakacje kredytowe. Są osoby, które tracą pracę. To są osoby, które mają wysoką tą ratę w stosunku do dochodu rozporządzalnego. Dlatego dla takich osób zaproponujemy możliwość dopłaty do 2000 zł do łącznej raty kredytu i odsetek przez okres nawet do 3 lat. Z tej puli później wraz z podjęciem spłaty kredytu 1/3 będzie mogła być w ogóle umorzona. Począwszy od 2023 roku będzie można skorzystać też z niższych stawek referencyjnych. Od 1 stycznia 2023 roku będzie to stawka niższa niż WIBOR, stawka pochodząca z rynku międzybankowego, stawka Polonia, overnight. Brzmi może technicznie, ale ważne jest dla kredytobiorców, że będzie to bardziej transparentna stawka, szanowni państwo, i taka, która jest niższa.